Witamy po przerwie, chciałoby się rzec, ponieważ poprzednia część pojawiła się wczoraj i mam nadzieję, że o tym wiecie, bo ją oglądaliście. Łudzę się, przynajmniej. Na deser zostaje nam jeszcze konferencja EA, która ląduje tutaj, w części ogólnej tego posegmentowanego epizodu gościa, ale tak na dobrą sprawę wynika to z faktu, że nie było żadnych bomb. Zaczęło się od Dragon Age 3 i dostaliśmy trochę nowych informacji o grze, a mianowicie znajdzie się w niej 9 klas specjalizacji, 21 drzewek umiejętności walki, ponad 200 zaklęć i zdolności, 200 schematów upgrade'ów do broni, 150 typów zbroi i 80 materiałów i chociaż gra zaczyna wyglądać coraz lepiej i lepiej, przynajmniej graficznie, to walka nadal bardzo mocno zajeżdża darmowym MMO, a Tactical Camera to coś, o czego istnieniu wolałem nie wiedzieć. Jasne, nie jest to Mass Effect przez pryzmat, którego patrzę, ale co było nie tak w szybkim przypisywaniu komend właśnie z ME i odpalaniu ich wychyleniem krzyżaka? Obecny patent kojarzy mi się z jakimś chorym przekombinowaniem albo problemami z programowaniem AI, z którym może borykać się BioWare. Po inkwizycji na scenę wpadło Titanfall celem zapowiedzenia nowego dodatku do gry. IMC Rising ma zawierać 3 nowe mapy osadzone w 3 nowych lokalizacjach z uniwersum Respawn, premiera jesienią. Jeśli myśleliście, że w Gościu Niedzielnym będzie wywód na temat The Sims 4, to się myliliście. Zmarnowany kwadrans konferencji, ze względu na brak basenu, wystawiam teraz 2 na 10 i to tylko i wyłącznie dlatego, że edytor postaci jest całkiem okej. Baseny, pamiętajcie o tym. Następne było FIFA World, hashtag nikogo, zaś przy FIFA 15 zbyt wiele razy padły słowa takie jak emocje, intensywność, kluby, ligi. Oraz mówiono o jakim zintegrowaniu z feedem z goal.com, żeby fani piłki nożnej mogli na bieżąco z poziomu konsoli śledzić pojedynek piłkarzy na ilość wpompowanego we włosy żelu. Jakoś tak. I w tym momencie poczułem, jak wskaźnik nienawiści do mnie powędrował w górę. Ciekawe uczucie. NHL 15 dostało nieco czasu konferencyjnego, by powiadomić świat, że jest to pierwsza odsłona serii wychodząca na 8. generację konsol, w związku z czym gracze będą mogli rozkoszować się zupełnie nowym, ultra-realistycznym modelem fizyki dla zawodników i krążka, więc wzajemne przypierdzielanie w siebie barami powinno być twardsze niż kiedykolwiek. Demo wystartuje na całym świecie już 26 sierpnia, można będzie więc zobaczyć, za czym Kanada szaleje tak bardzo. Star Wars The Old Republic pominę i najchętniej dokładnie to samo bym zrobił z nową grą BioWare, którą chciałem się zajarać, ale ostatecznie nie mam ku temu najmniejszego powodu. Gra tylko na PC, online'owy RPG w konwencji 4 na 1. Nie, nie i jeszcze raz nie. Na koniec konferencji zostało jeszcze nieszczęsne Battlefield Hardline. Nie muszę przyznać, że o ile pan Papoutsis nie był w stanie mnie przekonać, że coś zmieniło się na lepsze, to poziom rozgrywany w opuszczonej bazie rakietowej nawet mi się podobał ze względu na obecny tam brud, ale w ogólnym rozrachunku po zobaczeniu kolejnego epizodu emocjonującego starcia między policją a przestępcami, którzy nawalali do siebie z większym zapałem niż w normalnej strefie wojny, stwierdzam, że nie mam w tej grze czego szukać. Jest porywająca jak miska z ciepłymi kluchami. I zdecydowanie za bardzo zaczęła przypominać Call of Duty. Nie. Ubisoft wprawdzie nie zorganizował swojej konferencji, dlatego trafia do działu ogólnego, ale nie przeszkodziło im to w napsuciu nieco krwi EA. W czasie, kiedy elektronicy pocili się na scenie, Ubi wrzuciło do sieci 2 filmy z Assassin's Creed Rogue i wieść gminna niesie, że na konferencji widziano osoby ignorujące gadanie Mura i spółki na korzyść wkapiania się w YouTube z szalającym ex-assassinem, obecnie Templariuszem. O samych materiałach nie bardzo jest co się rozwodzić, wygląda to trochę jak Assassin's Creed 4 pod modem i w zasadzie na tym możemy skończyć gadanie o Rogue, by przejść do mięsa o wyższej zawartości wielokątów. Unity pokazało się na nowym, trwającym 11 minut gameplayu demonstrującym dynamiczne zmiany w strukturze misji oraz wnętrze katedry Notre Dame. Niestety, pomimo całej fenomenalności, jest potencjalny zgrzyt, ponieważ w grze mają się znaleźć mikropłatności, ale zanim pochwycicie za kamienie, spokojnie, nikt nie zmusza nikogo do płacenia, a jedynie daje taką możliwość. Za realną kasę będzie można kupić m.in. lepsze ciuchy oraz uzbrojenie, więc jeśli jesteś niecierpliwy, ale bogaty, ciesz się. Reszta po prostu pogra i dorobi się tych itemków bez machania kartą. Ubi zgotowało małą niespodziankę posiadaczom Xboxa 360, ponieważ zapowiedziało, że The Crew, teoretycznie mające się ukazać tylko na 8. generację konsol i piece, pojawi się także na starszym klocku, a ominie PS3. Konwersją zajmuje się studio Asobo, twórcy Fuel, i wygląda na to, że nawet u schyłku życia PS3 czkawką odbija się wyjątkowa architektura i ze względu na brak czasu oraz środków platforma zostanie pominięta. Co nie zmienia faktu, że miło, iż Ubi zdecydowało się na taki krok, nawet jeśli podyktowany jest on jedynie chęcią zysku. CD Projekt chyba nieco przegięło.
Najpierw rozpętał się shitstorm, że do edycji kolekcjonerskiej trzeciego Wiedźmina na Xbox One dołączona zostanie dodatkowa zawartość. Po tym, jak była to najsłabiej sprzedająca się kolekcjonerka z trzech platform, po tym, jak wszystkie zostały wyprzedane i po zapewnieniach Redów, że wszyscy są równi. I jakby jeszcze było mało gniewu w kierunku dewelopera, w następnej kolejności dowiedzieliśmy się, że żadna z wersji na konsolę nie będzie miała specjalnych feature'ów graficznych, nawet pomimo różnicy w wykopie platform i architekturze. Jeśli słucha tego ktoś z Redów, mała rada. Jeżeli twoja noga znajduje się w pułapce na niedźwiedzie, po wyjęciu kończyny z owej pułapki nie wkłada się doń głowy. To tak po przyjacielsku. Chociaż powiem szczerze, że i mnie cholernie wpieniło te posunięcie. W maju tego roku Eurogamer rozmawiał z nikim innym jak z Marcinem Iwińskim i usłyszeliśmy, cytuję, definitywnie pracujemy, by wymaksować wszystkie platformy, ponieważ to jeden z kluczowych elementów Wiedźmina. Czy różnice będą duże? Nie sądzę, za wcześnie by o tym mówić. Koniec cytatu. Nie wiem, może jestem dziwny, ale dla mnie określenie, że dany sprzęt się maksuje, oznacza, że dostanie on wszystkie możliwe bariery, które jest w stanie udźwignąć. No jasne, w granicach rozsądku w końcu to nie ekskluzyw, ale mimo wszystko wiecie, o co chodzi. Poza tym ogłoszono, że konsolowe wydania gry nie będą korzystały ze sprzętowego MSAA, ale to jest akurat zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak bardzo duże obciążenie nakłada na GPU ta technika antyaliasingu. Tak czy inaczej, Redzi trochę sobie nagrabili i mam nadzieję, że ostatecznie będą trzymali się tego, co powiedział Iwiński. W tak zwanym międzyczasie jednak możecie utopić smutki w kałuży śliny, jaka najpewniej wygeneruje się w trakcie oglądania pokazanego przy okazji Gamescomu 6-minutowego gameplayu. Ja go oglądałem. Teraz. I przestałem być zły na CDEP, bo trzeci Wiesław prezentuje się bosko. Nie wiem czemu, ale widzę tutaj coś z mojego kochanego drugiego Gothica. Albo po prostu już mi odbija, co jest całkiem prawdopodobne. W czasie konferencji Sony na scenie pojawił się Hideo Kojima, ale nie przeleciał on przez pół świata tylko i wyłącznie po to, by pokazać się przez 3 minuty na czyjejś imprezie, a miał za zadanie zaprezentować jedną ze swoich gier w czasie specjalnego eventu zorganizowanego przez Konami. Grą, o której mowa, jest Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, a wynikiem wspomnianego spotkania trwający 17 minut gameplay pokazujący tą samą misję, którą widzieliśmy w trakcie E3, rozegraną jednak w inny sposób, pokazujący przy okazji, jak świat Phantom Pain reaguje na nasze poczynania. Ogólnie, z każdym kolejnym materiałem, nowy MGS podoba mi się coraz bardziej, a to nie do końca serio podejście z katapultowaniem się z kartonów i waleniem z nienacka w ryj żołnierzy zapatrzonych na namalowane na kartonie półnagie panny potwornie mi podchodzi. Po obejrzeniu konferencji i jeszcze dwukrotnym prześledzeniu 17 minut rozgrywki powiem tylko, że to najpewniej światowej klasy tytuł, na który będę musiał się skusić. Można się śmiać, że Microsoft poszedł w słabym kierunku i zamienił konsolę do gier w coś, co wygląda jak magnetowid, przy konstruowaniu którego gry znajdowały się dość nisko na liście najważniejszych rzeczy. Można się śmiać, ale Xbox One ma tym samym o jakieś 450% więcej funkcji multimedialnych niż PS4, które jest multimedialnie krokiem wstecz w porównaniu do 8-letniej PS3. Teraz sytuacja ulegnie zmianie, bo Microsoft dopakował swoje pudełko kolejnym pierdyliardem funkcji i kodeków. Pełna lista to ponad 30 formatów, sięgających od starusinkiego 3GP przez 4 typy AVI, BMP, JPG, GIF, H264, MJPEG, o istnieniu którego właśnie się dowiedziałem, kultowy MKV, 6 wersji MPEGów, bezstratne WMA, aż po WMV HD. O Boże. A na PS4 dalej nie ma odtwarzacza MP3. Cholera jasna, Sony, nawet wsparcie dla DLNA, założonego przez was standardu, pojawi się na Xboxie One wcześniej. To trochę jak z Lexusem LFA. Japończycy tak bardzo skupili się na zrobieniu najlepszego możliwego samochodu, że zapomnieli o tym, że czasami ktoś może mieć potrzebę pojechania nim gdzieś, a w czasie drogi przyda mu się zbiornik paliwa większy niż 5 litrów i uchwyt na kubek. Anyway, poza wspomnianą już aplikacją do mediów umożliwiającą otwieranie wszystkich tych rzeczy także z pamięci USB, wraz z nadchodzącą aktualizacją pojawi się nowa wersja Party App, odświeżone Friends Section, cyfrowy tuner TV, aplikacja do streamowania telewizji na Smart Glassa, przewodnik po kanałach telewizyjnych, komendy głosowe dla nowych rynków, możliwość kasowania kilku nagrań z gier jednocześnie i eksportu awatara na OneDrive plus aktualizacja ustawień wprowadzająca nowe funkcje. I teraz moja mała uwaga, PlayStation, poprawa stabilności od dzisiaj nie jest nazywana aktualizacją, a niepotrzebnym zawracaniem dupy userów. Dziękuję. Na sam koniec końców zostało nam jeszcze Nintendo, które w kolonii było, ale nie miało chyba żadnego eventu z tym związanego i nie strzelało nowymi informacjami jak z karabinu. W minionym tygodniu pojawił się natomiast nowy gameplay z Hyrule Warriors, pokazujący pierwsze chwile z gry. Zwykle jest to 15, 20, no maksimum 30 minut, ale Nintendo postanowiło pójść o krok dalej i nagrało 85 minut.
Są gry, które w tym czasie dałoby się bez większych problemów skończyć. Fanów Zeldy zapewne to zainteresuje, ale ostrzegam, że mamy krzaki w menu. Jeśli to was nie odstrasza, odsyłam do ostatniego Nintendo Express. Zróbcie po drodze popcorn. Drugą informacją na dzisiaj jest krótka wzmianka, że Call of Duty Black Ops 2 doczekało się mapy Nuketown 2025 w wersji na Wii U. Podejrzewam, że fani tej cudownej marki zadomowili się raczej na platformach innych producentów, ale jeśli z jakiegoś względu lubisz Koda i masz Wii U, to dobra wiadomość dla ciebie, miłego szarpania na zupełnie nowej mapie. Nintendo mogło nie mieć żadnej konferencji w Kolonii, ale nie oznacza to, że było tam zupełnie nieobecne. Co prawda, może to wyglądać na bezczelną autopromocję serwisu, ale Roger ograł Splatoon i wygląda na to, że szykuje się coś, co trafi w gusta pewnego grona graczy, bo tytuł jest ponoć szalenie grywalny i ma w sobie urok. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, skoczcie na PPE, gdzie możecie przeczytać wrażenia z rozgrywki. Wideo niestety brak, no ale nie można mieć wszystkiego. To już wszystko w nieco posegmentowanym 67. epizodzie gościa niedzielno-poniedziałko-wtorkowego. Od przyszłego tygodnia usługa zostanie wznowiona w swoich normalnych ramach, czyli niedzielny gość niedzielny. Tymczasem dziękujemy za uwagę, przypominamy o nadal dostępnym w kioskach 204 numerze PSX Extreme. Trzymajcie się ciepło, cześć, Pat z wami.